Jak widzicie, jubilat jest już rozkręcony na części. Także jeżeli ktoś coś potrzebuje, to piszcie na priv. Wszystko będzie do kupienia w wygórowanych cenach. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Będzie to filmik specjalny, dlatego że będzie to filmik jubileuszowy. Dokładnie rok temu pojawił się pierwszy filmik na kanale. Tam chyba diademem wtedy takim pokręconym jeździłem. Słuchajcie, no jak jubileusz, no to nie może być inaczej jak rower jubilat. Jubilat dwójka z 83 roku. Co prawda jest to pierwszy jubileusz, a nie drugi, ale nie bądźmy tacy drobiazgowi. Tego jubilata znacie już z jakichś tam poprzednich filmików. A w tym odcinku, a być może nawet i w dwóch, bo jeszcze jak widzicie się za niego nie zabrałem. Zrobimy mu takie pełne odświeżenie, można powiedzieć. Plan jest taki, żeby zachować w nim maksimum części oryginalnych, ponieważ wszystkie części, które na nim są zamontowane, są to części, które wyszły z fabryki. Jedynym odstępstwem jest ta chorągiewka, ramię bezpieczeństwa tak zwane, i mocowanie po lusterku. No, niestety lusterka już nie było, jak go znalazłem. Natomiast cała reszta jest fabryczna i chcę, żeby tak pozostało, także tam cała rdza zostanie wyczyszczona, lakier wypolerowany, a co najważniejsze, będzie mu przywrócona pełna sprawność. To znaczy, on jest sprawny i jeździ, bo już sobie nim troszkę pojeździłem, odkąd go znalazłem. Natomiast no, będzie miał zrobiony pełny serwis. Sprawdzimy ramę, czy jest krzywa. Oczywiście, że jest krzywa. No, zobaczymy, jak bardzo, czy uda się ją troszkę podprostować. No i spróbujemy mu przywrócić chociaż część dawnego blasku. Także zapraszam do oglądania odcinka. Plastikową końcówkę zostawimy sobie na nowo. Tak jak widzicie, no niby że to chodzi, ale niby że ta linka tutaj chodzi, ale chodzi to z zacięciami, to nie jest tak, jak powinno być, także na pewno linka i pancerz będą nowe. No, tutaj się mogę Wam pokazać, to w tym uchwycie do dynamo nie ma takiej wkręcanej śrubki, która wbijała się po prostu w ramę, przebijała się przez lakier i dawała dobrą masę, żeby lampy świeciły. Tutaj nic takiego nie ma, to już jest lata 80. Już były oszczędności w starej wersji, tak jak tam miałem w tym uniwersalu, to z tej strony albo z przodu była taka właśnie śrubka zaostrzona. Tutaj już tego nie ma. No i to na razie wędruje na półkę i kręcimy dalej. Zobaczcie, jak zmasakrowany klin, trzeba będzie kupić nowy albo opiłować ten, zobaczymy.
Słuchajcie, producenci rowerów takich i korb na klin produkują różne rodzaje klinów. Tam są większe, mniejsze, wiadomo o co chodzi. I użytkownicy tych rowerów po prostu, jak im się klin zetnie albo wypadnie, to wbijają co mają akurat pod ręką. I tak było w tym przypadku, dlatego właśnie są te wszystkie uszkodzenia. Teraz tego nawet nie można elegancko złożyć. Także jeżeli macie coś takiego, to użyjcie sufmiarki albo weźcie na wzór albo cokolwiek, weźcie sobie kilka klinów do wyboru w sklepie, one kosztują tam 2 zł albo 5 i róbcie porządnie takie rzeczy, bo później właśnie takie kurcze są kwiatki, a później ludzie narzekają na te rowery, że na klin to słabe. No słabe, bo jak się wbije na chama jakiś niepasujący klin, no to później właśnie takie są efekty tego działania. No i skupimy prawidłowy klin i będzie ok. No. Po napsikaniu płynu penetrującego, którego nazwy nie będę wymieniał, bo i tak wszyscy wiedzą o co chodzi, kierownica w końcu wyszła. No niestety jest w niej wywiercona jakaś dziura, która nie dość, że jest wywiercona krzywo, to nie bardzo wiadomo po co jest. No tutaj są te znaczki, a dziura jest tutaj i dziura jest tak troszkę z boku, także nie wiem o co chodzi, nie wiem po co ją ktoś zrobił, no ale jest to jest, no trudno. No i teraz ładnie widać, że ktoś tutaj też, że tak powiem, średnio się obszedł z tym gwintem. To jest całe tutaj wygięte. Spróbujemy jakoś to podprostować, żeby to można było rozkręcić wszystko. Kurde, co ci ludzie po prostu wyprawiają z tymi rowerami, to ludzkie pojęcie przechodzi, a później narzekają, że to im nie chce jeździć albo że coś jest nie tak. No kurde, jak to ma dobrze jeździć, jak to jest tak obsługiwane.
No słuchajcie, tak jak widzicie, jubilata mamy rozłożonego na części pierwsze. No ja teraz zbieram ten bałagan, idę coś zjeść. No a jutro biorę się za dokładną weryfikację części. No i zaczynamy czyścić, żeby szykować to do złożenia. Ogólnie nie poszło źle. Był problem z dolną śrubą od tylnego błotnika. Niestety musiałem ją uciąć, bo no była na płaski śrubokręt, tam się nie da dać śrubokrętem, tak to było głupio w tych rowerach wymyślone, że po prostu no, jak to miało tyle lat, to nie miało prawa się to rozkręcić. I tak było w tym przypadku. Był też uszkodzony gwint na widelcu, ale troszkę go tam naprostowałem. Nie wiem, ile mi się tam z tych moich prac poudawało nagrywać, bo powiem wam szczerze, że jak wezmę się za robotę, to po prostu nie lubię nagrywać już, jak się wkręcę, to robię i no i tak mogło to po prostu wyjść. Zobaczymy po prostu, jak to wyszło, jak już tam będę to montował. Tak czy owak, zaraz zajrzę sobie na zegarek. No, myślę, że cała zabawa zajęła mi około 3 godzin, bo dochodzi. No nie, to 2 godziny, 20 godzina dochodzi. No, gdzieś tam koło 18. Wziąłem się do roboty, czyli powiedzmy no, 2 godziny zabawy. No, może było trochę krócej, bo tam wiadomo jeszcze kolega przyszedł, chwilę żeśmy zamienili słowo. No gdyby nie problemy z nakrętką błotnika i gwintem na główce ramy, byłoby znacznie szybciej. No ale tak to jest przy tych starych gratach, że niestety zazwyczaj nie wszystko idzie zgodnie z planem. To może tak wyglądało fajnie, że to się wszystko dobrze rozkręca. Słuchajcie, ja ten rower mam już kilka miesięcy i tam co jakiś czas podchodzę i znanym preparatem psiukam w te różne sobie śrubki i w zawias, żeby to po prostu miało szansę zadziałać, żeby to się później rozkręcało. I to też wam proponuję, że jeżeli nie śpieszy wam się za bardzo, to po co jakiś czas podejść, psiknąć preparatem penetrującym, zostawić to, przyjść, psiknąć jeszcze raz i później wszystko to się w miarę nieźle rozkręca. Także gdybym tego nie zrobił, prawdopodobnie wszystkie te śruby, które są na płaski śrubokręt, obrobiłyby się i nic by z tej roboty nie było, a na pewno nic dobrego. No cóż, w takim razie robimy cięcie i widzimy się po cięciu, jak już tam będziemy coś dalej działać z tym jubilatem. Kochani, jeżeli urodziny, to musi być urodzinowa impreza, a na urodzinowej imprezie nie może zabraknąć tortu i świeczki. Ponieważ nie lubię słodyczy, będą placki ziemniaczane, a ponieważ nie wolno tutaj palić otwartego ognia, dlatego jest taka świeczka elektroniczna. I teraz będę bardzo uważał, bo życzenia mogą się spełnić. Pomyślę sobie jedno i zgaszę światełko. Cóż, to bierzemy się teraz za nasze plany. Proszę, ten jest dla ciebie. Dobra kochani, to już koniec tych wybuchów na dzisiaj. Chciałem z tego miejsca podziękować wam, widzom, że oglądacie te moje wygłupy. Rodzinie i kolegom, że znoszą te moje wariactwa, czasem nawet aktywnie w nich uczestniczą. Obiecuję, że to nie koniec i że jeszcze parę jakichś wygłupów na pewno tutaj zobaczycie. A tymczasem do następnego odcinka. Jedziemy dalej z tematem jubileuszowego jubilata.